Trenerem medalista Mistrzostw Polskich Kadetów w zapasach. Zawodnik klubu Andros Remema. Trzeci pojedynek gali Babylon MMA 18. Adam Łaguna, bardziej doświadczony, i Kamil Mękal, który dzisiaj po raz pierwszy w zawodowej klatce. Rozpoczyna od niskiego kopnięcia, od Gragowia średnia, więc już panowie swoje ważą, mają czym kopnąć, mają czym uderzyć. Ale ruchliwy jest Mękal na samym początku, tak się buja na boki. Elektryczny! To zawsze utrudnia troszeczkę złapanie rytmu i śmigło teraz tym bardzo mocnym prawym. Ale dobrze, przyjął sobie to na gardę Łaguna. Teraz zagania pod siatkę rywala. Ale nie zamyka go na razie Kamil. Oj, teraz lewy na lewy. Trzeba przyznać, że sporo dynamiki i na pewno też sporo siły w tych ciosach Kamila Mękala. A myślę, że kibice sportu walki kojarzą tego zawodnika przede wszystkim przez pryzmat startu na gali Potore. Tam przegrywał z Łukaszem Parobcem. A my wiemy, kim jest Łukasz Parobiec. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Gołtem nie trudno przejść. Dokładnie. Ale
rozmawiałem z Menkalem i on właśnie wspominał, że on inspiruje się gdzieś tymi zawodnikami, którzy mają taki specyficzny sposób poruszania się, czyli Andersonem Silvą, Conorem McGregorem, wspominał do Salahdinie Parnasie, czyli mistrzu KSW w wadze piórkowej. No gdzieś, nie wiem, czy to jest ich styl, ale rzeczywiście sporo ruchów wykonali Menkala. A to jest zawsze trudno, jak się włączy w takim gabinie, sobie jest tak elektryczny, tak ruchomy i taki troszeczkę asynchroniczny, bo nie wiadomo, czy wystrzeli prawą, lewą ręką, czy kopnie, czy wejdzie w nogi. Ewidentnie ma problem z tym Adama Łaguna od początku trwania tej pierwszej rundy. Ciekaw jestem, jak długo będzie chciał Łaguna trzymać ten pojedynek w stójce, bo on jest doświadczonym bardzo zapaśnikiem. Już w wieku 10 lat w rodzinnym Grajewie rozpoczynał treningi w klasycznej odmianie tej dyscypliny. A teraz oszukał Menkal, rzekomo chcące przechwytując nogę, aby strzelił tym prawym. I klasyczne oszustwo sportu walki. Teraz oczywiście trenuje Adam Łaguna w Arkosie Poznań, ale co ciekawe, on nie mieszka na stałe w Poznaniu, na stałe mieszka w Anglii. Po prostu przyjeżdża tutaj na okresy przygotowawcze do Poznania i wtedy szykuje się do kolejnych pojedynków. A w ogóle po raz pierwszy Adam Łaguna ma okazję walczyć w Polsce. Do tej pory dwie walki w Anglii, jak wspomniałeś, a w debiucie odwiedził Dubaj, aby tam rywalizować. Niestety przegrał na debiucie z George Saraidem. Już podpowiedzi z narożnika od trenera Andrzeja Kościelskiego i Daniela Skibińskiego, żeby zaganiać Menkala na siatkę i tam spróbować przenieść walkę na ziemię. Dobre zejście i jeszcze zostawił lewy sierpowy Kamil Menkal. Albo to nie specjalnie na razie chce skorzystać z tej zapaśniczej bazy. On też wspominał, że będzie chciał troszeczkę powalczyć w stójce i gdzieś tam popróbować swoich umiejętności, ale no właśnie, czy później będzie musiał pójść po klinczy i sprowadzał walkę do parteru i właśnie teraz to ogląda. Wysoko wyniósł sobie rywala i razem z nim runął na ziemi. 90 sekund jeszcze do zakończenia tej pierwszej rundy. Całkiem sporo czasu ma teraz Łaguna, aby popracować sobie nad swoim rywalem. A na razie koncentruje się ekwilibrystycznie, podtrzymując pod nogę. Klasyka, jeżeli chodzi o blokowanie możliwości zadawania ciosów, oderwania się. A tylko czy z tej klasyki ewentualnego szarpania się Łaguny będzie wynikała jakaś próba poddania? Niekoniecznie w tym wypadku. Cały czas Łaguna spycha sobie głowę rywala, jeszcze tak nieprzyjemnie zostawia rękę na jego twarzy, żeby utrudnić oddychanie Kamilowi Menkali. Na razie niewiele może zrobić na ziemi Łaguna. Rozerwał to wszystko. Czy jeszcze zobaczymy w końcówce pierwszej rundy kawałek stójki? Sędzia Jarosze jest blisko, ale niewiele sekund do końca, więc możliwe, że zostaniemy w tej pozycji.